Dzień dobry, Andrzej Buchowski. Zapraszam na program Ludzie, Sprawy, Historie. Dziś opowieść o odzyskiwaniu dobrego imienia. Ta szkoła nosiła kiedyś imię bohatera Armii Czerwonej. Po latach zyskała miano Orląt Lwowskich. W jej historii miesza się wielka polityka, propaganda i zwykłe życie wielu absolwentów, a jednym z nich byłem ja. Szkoła podstawowa na opolskich Chabrach ma numer 11. Natomiast 11 listopada 1973 roku, w dzień nieuznawanego wówczas Dnia Niepodległości, urodziłem się ja, Andrzej Buchowski, Polak mały. Kilkadziesiąt lat później, także w listopadzie, moją szkołę odwiedził prezydent demokratycznej Polski. Panie prezydencie, komendant zamierzony o wolę. Major Garbość meduje. Przeglądaliśmy stare kroniki, to na przykład przed wojną jeszcze Piłsudski albo Wojciechowski przyjeżdżali do szkoły, żeby nadawać imiona. Ale już po 89 po prostu nie spotkaliśmy się, żeby to było ważne dla prezydentów. Budowę jedenastki rozpoczęto u schyłku epoki gomułkowskiej wiosną 1967 roku. Jak zapisano w szkolnej kronice, niech z murów tej szkoły wychodzą światli Polacy na dumę tej szkoły i ojczyzny. Datę uroczystego oddania placówki do użytku wyznaczono nie wiadomo czy celowo w kolejnym ważnym dniu w historii Polski, 17 września 1968 roku. Albo ktoś to zrobił złośliwie, albo z premedytacją. No. 17, no. Tylko wtedy kto to wiedział oprócz naszych ojców i dziadów, co to było tego 17 września? Zamieciona pod dywan, wyrugowana ze świadomości, no nie można było absolutnie się zająknąć o 17 września. Świeży budynek, pachnący farbą, jeszcze taki zimny, jednocześnie niezagospodarowany. Pachnął nowością. Nie było boiska. Nie było tego otoczenia zielonego jak dzisiaj. I zaczęliśmy porządkować, zaczęliśmy myć salę, wynosić ławki. Wkoło oczywiście jeszcze wykopy niezagospodarowane, ta mała architektury, nie ma nic z pustki. Tam były pola rzepaku i nie tylko rzepaku. A dzisiaj? Te płytki, bo one są te same. One mają tyle lat, co szkoła zapewne. Szkoła powstała na terenie osiedla Chabry, które wtedy było w budowie, bo tak naprawdę gotowe były te bloki, które są po tej stronie, której jest szkoła. Natomiast budynki z tamtej strony były budowane, na przykład lat 60., 70. Ostatnie powstały deskowce, to już były czasy gierkowskie. To było osiedle młode, to było osiedle, które w latach 70., na początku 80. było pełne wózków z małymi dziećmi. Ta szkoła była tak zwaną szkołą dzielnicową, to się tak mówiło, osadzoną w dzielnicy. Dzielnica młoda, nowa, prężna, rozwijająca się właśnie taka i tych dzieci dużo. Ponad 1000 uczniów było, 60 paru nauczycieli. Większość, całe grono to byli młodzi ludzie po studiach. W pierwszym roku moi najstarsi uczniowie byli ode mnie tylko 6 lat młodsi. Przyszliśmy jako taka grupa pełna zapału. To było doskonałe bractwo. Myśmy w ciągu paru lat stworzyły w tej szkole, bo to głównie panie, było 3 panów dla ozdoby wtedy, nauczycieli. Stworzyliśmy taką atmosferę właśnie jakiejś pracy, chęci. Była to młodzież zbierana, bo to nowa szkoła, nowe rejony, więc przyszli uczniowie z różnych szkół z Opola. Pamiętam, jak mi mama przyprowadziła za rękę, bo najpierw chodziłem do szkoły numer 8 za Odrę. Jeżeli jest szkoła pod nosem, czyli na mojej dzielnicy, no to rodzice zdecydowali, że bezpieczniej będzie, jak będę miał szkołę na własnym podwórku, niż chodził gdzieś za Odrę.
do szkoły kilometrami. No i fajnie, pamiętam, że mnie przyprowadziła, zapisałem się do szkoły. Miałem swoich kolegów z mojej ulicy, z mojej dzielnicy. Witam wszystkich serdecznie. Andrzej Nowak. Andrzej Buchowski. Cześć. Cześć. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Niesamowite. Ja pamiętam te drzewa, jak były tutaj posadzone. Tutaj właśnie. I były patyczki. Te tutaj, co tak, widzę? Tutaj. Ten cały ten rząd patyczki. I trzeba było uważać na drzewa, na zieleń, żeby piłka nie trafiła. No, zresztą nawet powiem czy szczerze, ja nie wiem, czy ja któregoś drzewa tutaj nie posadziłem. Zawsze zadrga serce. Zawsze. Często jeżdżę tutaj tą drogą. I zawsze głowa chodzi albo w prawo, albo w lewo. I przypominają mi się moje dziury w płocie, bo tędy chodziłem, na skróty oczywiście. Ale widzę, jest dziura. Jest, czyli wszystko jest tak, jak trzeba. Dziury były tam, pamiętam, była taka dziura, którą się uciekało. Tam też była dziura zrobiona. Tak jak szkołę postawiono, tak zrobiono ogrodzenie i ono trwa. To jest też fenomen. Wszystko się zmieniło naokoło, a ogrodzenie trwa. Na początku była bezimienna, później zaczęto się zastanawiać, jaki będzie bohater. Ja byłem za młodym nauczycielem, żeby się orientować dokładnie kto, co, dlaczego, ale wybrano żołnierza radzieckiego, który zginął przy wyzwalaniu Opolszczyzny i odbyła się uroczystość, nie pamiętam daty. Data ta oczywiście nie była przypadkowa. Wybrano ją z duchem ówczesnej polityki historycznej jako symbol. 25 stycznia zginął przyszły patron jedenastki. W styczniu około 25 tutaj szła ofensywa radziecka i oni wyzwolili Opole. Tylko że nie wszyscy wiedzą, jak to wyzwolenie wyglądało. Dokładnie w 25 rocznicę wtedy się mówiło wyzwolenia Opola przez Armię Czerwoną, obecnie możemy spokojnie mówić, że zajęcia przez armię sowiecką praktycznie wyludnionego miasta. Cały czas mam w głowie relacje starszych ludzi, bo ze względu na moje zainteresowania, ja bardzo dużo jeździłem tutaj po Opolszczyźnie, rozmawiałem z ludźmi. Rosjanie rozstrzeliwali. Nie pytali się, czy to jest Polak, czy Niemiec, czy w ogóle ci, co zostali, to... Czy Ślązak. Czy Ślązak właśnie. Zostali rozstrzelani. No to nasza klasa, chodziłem do C. Pokaż, gdzie tu jesteś. Gdzie tu jestem? Tu ja jestem, a tu Paweł Krajewski. Tutaj, w czapeczce? Cały czas. Patrzcie tu. Któż to jest? Jest. Jest nasz. To była szkoła. Po prostu imienia Juliana Gagarina. Gagarin podczas lotu. Nie, to nie była szkoła imienia Gagarina. Krutikowa! No. Krutikowa, obrońca, kurde, naszego miasta. Tu była pani woźna. Kto już dalej jest? Teraz jest portiernia. Początkowo był duży opór ze strony grona, no bo jak to, dlaczego? Przecież mamy tylu polskich bohaterów. Jednak no, były tutaj naciski polityczne i my, pamiętam, że także i ja sama, jak sobie pomyśleliśmy, że zginął młody człowiek, 19-letni, z Kurgania, poszedł, wysłano go na front jak żołnierza i zginął. Hymny oczywiście, jakieś piosenki, jakaś muzyka była podłączona, sztandary oczywiście, tutaj... Na tym placu był apel, ja oczywiście uczestniczyłem czynnie w tym apelu. Trochę inaczej tu wyglądał ten front szkoły. I to chyba w mundurku harcerza. Był taki styl, że piosenki, wiersze, to była rzeczywiście akademia. I jak dzisiaj na to patrzę, to sam sobie się dziwię, że tak bez jakiegoś zahamowania. Uczyłem piosenek bardzo ładnych, zresztą od strony muzycznej, ale tekstowo już mniej. Piosenek, w którym się śpiewało nasz parowozie naprzód pędź, przystaniesz w komunizmie, karabin ściska nasza pięść i tak dalej. Takie w stylu ówczesnej propagandy, że płynie stali struga, rośnie siłę w Polska druga, byśmy to deklamowali, nie bardzo wiedząc, co deklamujemy, ale no były, to był taki rytuał ówczesny. No i tam było, ja i graju na garmoczkę u prachorzych na widu, ksarza lienia, bierasz dienia, tolka raz w gadu. Okej, to końcówkę też pamiętam. O Dmitrze Krutikowie.
Pamięta drugą? Ja już jej nie pamiętam. Ja pamiętam tylko początek. Jak był? Dimu, nie zabudiet nasza szkoła. Jak mogłem zapomnieć? Tak. Przyjechał dyrektor tej szkoły, do której chodził młody Dymitr, przyjechała siostra, przyjechał brat, no i oczywiście jeszcze jeden pan do towarzystwa, który na pewno określoną rolę pełnił, ale z tego spotkania, z tych uroczystości, z tego nadania zostały bardzo przyjemne wspomnienia, rozmów, takich kontaktów osobistych później. Cała szkoła była podekscytowana, bo Olga Krutikowa przyjeżdża i myśmy nawet liczyli, że z okazji przyjazdu siostry patrona może nam skrócą lekcje albo w ogóle odwołają część lekcji. Nie wiem, czy tak było, czy nie, ale w każdym razie no, było to jakieś ubarwienie tej monotonii szkolnej, takie, które było tylko charakterystyczne dla jedenastki. No bo jak ktoś miał szkołę imienia Bolesława Chrobrego, no to trudno, żeby ktoś z rodziny Bolesława Chrobrego przyjechał. Dimu nie zabudiet nasza szkoła, on всегда, właśnie tam naszym bohaterem był chyba. Dla nas premierem był. Tak. 1984 rok, nawet nie wiedziałem, gdzie są chabry. Miałem być tylko rok na zastępstwie za koleżankę, która poszła na macierzyński, a zostałem już ponad 30 lat. Z tego już 25 lat, bo w tym roku będzie 25-lecie. Jestem dyrektorem tej szkoły, nawet się nie spodziewałem. Pierwszą deskorolkę dostałem, tato mi ze Szwecji przywiózł, ponieważ w Polsce w 86 roku jeszcze nie było żadnych sklepów, nie mogliście kupować takich butów, jak teraz macie. Dziury wszyscy mieli, bo spodnie były dziurawe, ale ze względu na to, że były zużyte, a nie ze względu na to, że się je rozcinało. Także kompletnie inne czasy i deskorolki, ani piłki nie było gdzie kupić. A teraz? A, ekipa! W 84. Chyba w 84. Szukałam pracy, tak jak każdy młody człowiek. No i dowiedziałam się, że jest miejsce dla historyka w jedenastce. I tak już bardzo długo pracuję. Najpierw jako nauczyciel, a teraz sobie policzyłam już 10. rok jako wicedyrektor. W polityce nie ma sentymentów. Niestety, w polityce nie ma sentymentów. Jestem tu i żyję. Żyję i oddycham. Jesteś mym powietrzem, a ja ogniem na wietrze, który pali się dla ciebie coraz mocniej i mocniej. Ja nigdy nie zgasnę, jak oddech mi dasz. To taka pioseneczka. Wiecie, że zrobiłem taką piosenkę, gdzie władze też się przyczyniły do tego ówczesne 3 lata temu, żeby nie puszczać tej piosenki w radiu. To się zaczęło tutaj. Piosenka się nazywa Urodziłem się w Polsce. Słuchaliśmy. Noszę dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze. Gdy potrzeba, jestem hardy, tylko w Polskę wierzę. Wszyscy! Starali się zniszczyć mnie i tą piosenkę, no ale ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że prawda wygrywa. Prawda zawsze wyjdzie na wierzch. No i wyszło. Tą piosenkę zrobiłem dla mojego taty, a później doszło do mnie, że nie tylko dla niego, bo dla wszystkich tych, którzy walczyli, tych, którzy ukształtowali mnie i naszą ojczyznę. Dla wszystkich, bez wyjątków. Dla powstania warszawskiego, dla powstań styczniowych, dla powstania poznańskiego, dla ludzi, którzy walczyli po kilku stronach w czasie I wojny światowej, którzy mieli rozdarte serca na różne sposoby, będąc Polakami, walczyli przeciwko sobie. Polska!
polscy rycerze szli w bój, trzymali tarcze, bili się w piersi, śpiewali to, wszyscy śpiewamy! Wszyscy, uwaga! Panie Andrzeju, ja się przy chwilę odwiedziałam, że mój dziadek jest fanem z Sufi TTS. No co ty? Jona, po kolei. Absolwenci. Marek. Cześć. Ola. Andrzej. Powiacy to, olej na harne, powiacy to, niezłomna stal, do walki żołnierzy i harne, z uśmiechem szli, tak jak na bal. Bo włoskie odlęta, to tradycja święta, za Lwów oddalibym Lwów. Pewnie słyszeliście, że ta szkoła kiedyś miała imię Dymitra Krutikowa i był chór szkolny i nauczono nas takiej piosenki. Dymu nie zabudiet nasza szkoła, on wsiegda dla nas premieram był. Dalej nie pamiętam. Bo zawsze nie pamiętałem Dima, Dymitr, co, jak to się wymawia, Krutikow, Krutakow. Tak się nauczyłem, to okazało się, że już go znieśliśmy. To, co było, to było, ale było, nie? Do 89 można powiedzieć, że pytanie, czy legalnie, czy nielegalnie by poległ, bo no niby powinna być uchwała Rady Miasta, ale tu chyba wtedy te procedury były takie, jakie były. To jest jego chyba śmierci. Tutaj na tym 25, nie? Sporo lat chyba nie mieliśmy imienia, nie mieliśmy się do kogo odwołać. Jeszcze pociskami przeszyty. Popatrz. Organizowaliśmy oczywiście uroczystości z okazji 11 listopada i później z okazji Konstytucji 3 maja, gdy to już były święta narodowe, no ale ciągle brakowało patrona. Wolność, swoboda, przyjaźń, no ja stałem pod tym sztandarem. Stałem pod tym sztandarem. To jest pierwsza kronika szkoły. No i co, ja jestem? Dzień czy nie? No, to przypuszczamy, to że może tak. Aha. Już ktoś pokradł. No tu mamy ich podpisy, nie? Wszystkie. Aha. Tu jest brat Dymitra. Siostra. Gdyby to towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mogli przewidzieć w 70 roku, to włos by im się zjeżył na głowie, oczywiście tym, którzy włosy jeszcze posiadali. Są zdjęcia i kolorowe z koleżem. O! Aha. No mówię, że cię nie ma. No faktycznie. Ja uczestniczyłam się tak. No. Tak? Popatrzcie się, dziewczyny. Tu znaleźliśmy, tak mówiono, że nie ma w kronice. A tu prost Nowak, żeby nikt nie wątpił. Bardzo lubiłem pana Chlebdę. Może żeśmy zawsze mieli wspólny temat. Mimo, że pan Chlebda połamał smyczek na mnie kiedyś, bo dałem mu tak popalić, ale bardzo żeśmy się lubili. Nie wiem, może nas muzyka łączyła już wtedy, wiesz. Dochodziło czasami do jakichś nerwów na lekcji. Denerwowaliśmy się na siebie wzajemnie. Każdy mówi o Polsce komunistycznej, że taka i owaka. A ja mówię w ten sposób. Jaka była, taka była. Ale ona mnie wykształciła, wykarmiła i zrobiła ze mnie Polaka. Nasza ukochana ojczyzna. Ona się nie zmieniła. Zmieniły się tylko rządy. A Polska zawsze była i jest taka sama. Urodziłem się! Pamiętajcie, gdzieśmy się urodzili, kto jest kto, dlaczego istniejemy. Miejcie szacunek dla starszych, dla ludzi, którzy walczyli o naszą ojczyznę. To był czas przełomu. Próbowaliśmy, żeby szkoła nosiła imię. Już wszystko było na dobrej drodze, no ale wtedy jeszcze władze miasta nie wyraziły zgody. Bo wtedy był też taki trend, żeby nadawać szkołom takie bezbarwne imiona. Najlepiej, żeby to był Koziołek Matołek albo Lolka i Bolka. Znaczy Bolek teraz może jest mało popularny. Po prostu, więc Lolka niech to będzie i Toli, po prostu te imię. Więc mówimy, że jak ma taki być coś, lepiej, żeby w ogóle nie było. Czy pan tutaj chodził do tej klasy? Właśnie mówimy, że albo tutaj ta klasa, albo tutaj obok. Ale to może, że tamta się bardziej zmieniła. W każdym razie na parterze. Dopiero w 2008 roku zaczęliśmy się starać o nadanie imienia. Ponownie. No i wtedy były sprzyjające okoliczności. Czołem, panie prezydencie! Prezydent to jest prezydent. Ja mam szacunek do wszystkich naszych prezydentów. Prezydent to jest nasza Polska. To jest
coś nieuchwytnego, a zarazem coś bardzo bliskiego, co nas reprezentuje wszędzie na świecie. Tam jest wizyta właśnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w naszym. To jest szkole. Pamiątka cudowna. To jest nieprawdopodobne. To jest ta Ola, teraz już studentka. Tu jest pani, tu jest no pani. To, tak, czyli właśnie po środku stałam. Czyli ustawiamy się, Ja tu stałem, Ola, a pan, panie prezydencie, tu. Reprezentowałam całą szkołę jako właśnie przewodnicząca szkoły, ale później, jak już przyjechał prezydent i też okazał się bardzo przyjaźnie nastawioną osobą, cały ten stres zszedł ze mnie. A tu pan Łukasz. Tak, tu jest Łukasz. O, rany. No, wtedy miałem takie dłuższe włosy. Mi taki przypomniał taki smutny moment, bo faktycznie oprócz pana prezydenta to był też no, tutaj minister Stasiak, czyli też ci, co polegli w Smoleńsku, to znaczy polegli, zginęli w katastrofie w Smoleńsku. Proszę o wbicie gwoździa honorowego w drzewiec sztandaru publicznej szkoły podstawowej numer 11 imienia Orląt Lwowskich w Opolu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. To było pochylenie nad kresowianami. Kresowianami, którzy do dzisiaj się czują taki trochę rozżaleni, że ich się opuszcza, że w tej naszej przestrzeni historycznej są pomijani. Wy wszyscy, drogie dzieci, urodziliście się właśnie tutaj. Na ziemi, w której społeczność tworzą ludzie ze Śląska, ludzie z Kresów, także ludzie z Polski Centralnej, tu przyjeżdżali wszyscy i tworzyli nowe życie. Jurek Biczan i Antoś Petrykiewicz to są chłopcy, którzy niestety zginęli. Jurek Biczan miał lat 14, a Antoś Petrykiewicz 13. Pamiętajmy o tym, że kult Orląt to był kult zwycięski. Dzięki żołnierzom polskim i tym Orlętom udało się na 20 lat mieć Lwów w granicach państwa polskiego. To jest bohater, którego można, brzydkie słowo, wykorzystać, pokazać. Można pojechać do Lwowa, można odwiedzić cmentarz Orląt. Udzielamy też pomocy polskim dzieciom z Ukrainy, zbieramy pomoce szkolne. To były rzeczy, o których się nie mówiło, gdzieś tam się szeptało tej historii, więc myślę, że tak jak tutaj mam tą książeczkę, historia, która trwa po prostu i z takimi akcentami gorszymi, lepszymi. Po prostu ja zawsze mówię, że kwintesencją szkoły są zawsze uczniowie. Ja jestem 1973, ty? 59. Ty? 2000. Ty? 77. Pan? 63. 96. A wy? 2000? 63. A, bo tu są pierwsze niedobitki albo pierwsze odbitki sześciolatki. Ojciec Polak, matka Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Urodziłem się w Polsce! Urodziłem się w. Powiadają, że historia jest najlepszą nauczycielką życia, a chyba przyznają państwo, że dzieje tej szkoły to niezwykle pouczająca lekcja.
Chciałem podziękować pani profesor Kubis za obudzenie we mnie historycznej ciekawości. Druhowi Chlebdzie za naukę wrażliwości, a wszystkim innym nauczycielom, że dzięki nim mogę siedzieć w miejscu, w którym teraz jestem. Chcę podziękować także jeszcze jednej osobie, która choć nie związana bezpośrednio z tą szkołą, przyczyniła się do realizacji materiału o wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w murach jedenastki. To Janusz Kowalski, były współpracownik prezydenta, współautor książki Lech Kaczyński, biografia polityczna 1949-2005. Myślę, że to doskonałe dopełnienie tej historii, która trwa.